Jesteśmy planie Masterchefa nastolatki. No i cudowny gość, niespodzianka. Martyna, bardzo się cieszę, ale zastanawiałam się, czy w ogóle jesteś osobą gotującą. Nie. Powiem od razu, nie gotuję. Wygotowanie nie umiem i mówię to bardzo otwarcie. I nie jestem tu po to, żeby gotować czy radzić, bo to raczej ja się od nich mogę nauczyć, tylko jestem po to, żeby rozmawiać z tymi niesamowitymi młodymi głowami. Są naprawdę świetni. No i też nie ma lepszego eksperta od samopoczucia, zdrowia psychicznego, tematów, którymi zajmujesz się też w ostatnim czasie, ale mimo wszystko myślałem, że nie powiesz tak w takim pewnym tonie, że jesteś sobą niegotującą, więc mimo wszystko zadam to drugie pytanie. Gdybym przyszedł do ciebie jutro na jakiś fajny wieczorek, na kolację, czy byłoby coś, co byś dla mnie przygotowała? Masz jakąś taką sztandarową rzecz? Naprawdę? Naprawdę chcesz w tym brnąć? To może koreczki, wiesz, tam pomidorek, koreczki. Mozzarelka. O, robię bardzo dobre kanapeczki. Słuchaj, nie no, ja robię dobrą jajecznicę, w ogóle w śniadaniach jestem dobra, to muszę powiedzieć. Wiedzieć, że się okay. Bardzo zawsze staram, na słodko, na słono, przeróżne. Jeszcze, wiesz, esyfloresy mojej córce codziennie rano układam na talerzykach, więc to mi idzie dobrze. Natomiast z obiadów, no, jak masz jakieś inne jeszcze pytanie, to chętnie do niego przejdźmy. Chciałem tam to odwrócić. Ale wiesz co, no zawsze mogę coś, nie wiem, zamówić, ale w ogóle gwarantuję bardzo dobre towarzystwo, więc wpadaj. A no to jest najważniejsze, no, oczywiście. Właśnie. A gdybym ja chciał cię ugościć i na przykład mogłabyś sobie wybrać, tak jak moi przyjaciele mogą, bo ja akurat jestem bardzo gotujący, byłoby coś, co mogłoby ci sprawić radość? Słuchaj, no dzisiaj tutaj w Masterchefie przypomniały mi się smaki azjatyckie. Już jakiś czas nie byłam w Azji. I ta trawa cytrynowa mi tak po prostu zasmakowała. W ogóle mnóstwo inspiracji mam tutaj od tych młodych ludzi. Wiesz, fondant czekoladowy na przykład. Wyobrażasz sobie, to jest po prostu tak trudna rzecz do zrobienia. Płynąca rozkosz, ale no, trudna. Więc, słuchaj, no więc gdybyś wyskoczył z czymś azjatyckim... Mam specjalną szufladę na rzeczy do kuchni azjatyckiej, bo no. Trzeba je najpierw mieć. Super, no dobra, tak. Czyli to, okej. Okay. I słuchaj, ale na deser fondant. No to tego się już muszę nauczyć, także daj mi chwilę. Słuchaj, to masz tutaj najlepszych możliwych nauczycieli. To są takie rzeczy, które są bardzo przyjemne do jedzenia i na pewno, gdy mamy odpowiednie warunki, to też łatwe do zrobienia, no ale ty masz za sobą niezwykłe sukcesy i myślę sobie, co się je, jak się jest na przykład w wyprawie takiej górskiej, wiesz, już za chwilę ten Mount Everest, ten szczyt, co ty wtedy jesz? Na wyprawach górskich, no to jedzenie liofilizowane. Smakuje trochę lepiej niż brzmi. To jest takie coś, że jest pozbawione wody i dopiero trzeba to od nowa dodać. Trzeba dodać wodę, trochę odczekać, więc to jest jedzenie, wiesz, pożywne, wysokoenergetyczne i spełnia swoją rolę. Ja w ogóle chyba się nauczyłam, wiesz, że jedzenie no, nie jest moją religią, przyznaję. Jest teraz szał, wszyscy gotują. Ja myślę, że po prostu warto jeść jakoś tak zdrowo, optymalnie, jak się da, ale w podróży nie zawsze się da, więc w górach mam to jedzenie ze sobą, a na krańcach świata różnie wypada. No, czasami jemy to, co po prostu jest, czasami jemy to, czym nas poczęstują gospodarze. Bohaterki programu Kobieta na krańcu świata częstowały mnie najróżniejszymi, najdziwniejszymi rzeczami. Nigdy nie odmawiam, zjadam. W ogóle jestem bardzo niewymagającym gościem, naprawdę. Także gdyby ktoś chciał mnie zaprosić na jakiś lunch, kolację, chętnie... Niby takich lubimy najbardziej, ale ja nigdy nie wierzę, że tym osobom naprawdę smakuje, bo jestem zupełnie w innej strefie. Jestem tak szczęśliwa, że ktoś zrobi jedzenie i że ja tego nie robię, że naprawdę nie marudzę. Ty już zdobyłaś zdecydowanie górskie szczyty, ten Mount Everest, to wszystko już spełnione. Jaki teraz jest przed tobą cel? Ten przyszły rok zapowiada się absolutnie wspaniale. 15. jubileuszowy sezon programu Kobieta na krańcu świata, więc cudownie. Ale też jeszcze inny jubileusz, 5 lat Fundacji Unałaza. No nie wiem, kiedy to się stało. I program, i projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, który, wiesz co, stał się moją życiową misją. Tak? Rozmawianie z ludźmi, szczególnie z młodymi ludźmi. Stąd moja obecność w programie Masterchef nastolatki. To młode pokolenie jest wspaniałe. Naprawdę, tylko potrzebujemy usłyszeć ich głos. Potrzebujemy mniej dawać rad, a bardziej się zaciekawić ich życiem, ich światem. Myślę, że ja jako mama nauczyłam się bardzo dużo od mojej córki. Odebrałam naprawdę lekcje pokory i uważam to za wielki przywilej, że mogę być mamą towarzyszącą nastolatce w dorastaniu. Więc Młode Głowy i też program profilaktyczny, który realizujemy, 1500 szkół w Polsce, 300 tysięcy dzieciaków jest objętych naszym programem profilaktycznym, a marzyłabym, żeby wszystkie dzieciaki miały do tego dostęp.
żeby się uczyły mówić o swoich emocjach, określać granice, żebyśmy w ogóle byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy stosowali higienę cyfrową i wiedzieli, jak korzystać z blokady tych... czasowe. Też, choćby. Tak, jak korzystać z social mediów, bo one same w sobie nie są złe, ale no, mogą być wykorzystywane w niewłaściwych celach, na przykład do hejtu. I tu trzeba się na to uodpornić i też nauczyć dzieciaki z tego korzystać, ale chyba i sami dorośli musimy się jeszcze sporo nauczyć, więc przyszły rok zapowiada się wspaniale. No to w internecie sprawdzamy wszystko dotyczące młodych głów, Unawezy, a Państwa zapraszamy też do oglądania MasterChef Nastolatki. Bardzo serdecznie zapraszamy.